Znajdujemy się w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Obiekcie, który został wybudowany w ramach projektu unijnego Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Tu, w tym obiekcie znajduje się 10 bardzo nowoczesnych pracowni technicznych i w tych pracowniach kształcimy młodzież z mieleckich szkół zawodowych, a także osoby dorosłe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach mechanicznych, mechatronicznych, informatycznych, a także robotycznych. Mamy bardzo dobrą współpracę z mieleckim przemysłem, tym samym młodzież mieleckich szkół zawodowych odbywa praktyki zawodowe w zakładach pracy. Zawód technik robotyk rozwija się u nas bardzo dobrze. Wiele zakładów pracy podpisało z nami umowę partnerską. Oprócz zajęć w naszej bazie dydaktycznej, uczniowie odbywają praktyki w mieleckich zakładach pracy. Eksperci Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu są odpowiedzialni za opracowanie podstawy programowej dla kierunku technik robotyki w Polsce. To ta placówka uruchomiła jako pierwsza kształcenie w tym zawodzie w naszym kraju. Zajęcia dla klas o profilu technik robotyki w Mielcu realizowane są w pełni przez centrum. Kadra placówki popularyzuje także naukę i technikę wśród lokalnej społeczności. CKP IDN działa i rozwija się już ponad 25 lat. Od 2022 roku mieleccy uczniowie mają możliwość innowacyjnej nauki robotyki przemysłowej z robotami edukacyjnymi Astorino. Placówka zakupiła na ten cel 4 roboty, w tym jednego złożonego i 3 do samodzielnego montażu i wdrożyła je do programu nauczania. Wkrótce planuje przeprowadzić na nich eksperymentalny egzamin w specjalizacjach ELM 07 i ELM 08. Robot Astorino. Wymyśliłem tego robota po to, aby ułatwić młodym ludziom późniejszą integrację w firmach produkcyjnych. Astorino, robot, który oprogramuje się w taki sam sposób jak roboty przemysłowe, to jest jedna zaleta. Druga, wykonany w druku 3D, przez to, jeżeli w trakcie nauki coś pójdzie nie tak, zawsze możemy takie części dodrukować i uruchomić robota ponownie. Robot Astorino to 6-osiowy robot edukacyjny z kompletnym systemem sterowania o konstrukcji identycznej z robotami przemysłowymi i programowany tak jak roboty przemysłowe. Takie rozwiązanie jest w pełni zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji dla kierunku technik robotyki. Roboty Astorino to wartościowe narzędzie, które pozwala poznać budowę, a także zastosowanie robota przemysłowego. Uczniowie mają także możliwość samodzielnego montażu takich robotów od najmniejszych detali po najbardziej skomplikowane układy sterowania. Nauczyciele otrzymują dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego oraz odpowiednie narzędzia dydaktyczne, instrukcje montażu, kalibracji, programowania i obsługi oraz gotowe konspekty lekcji. 4 roboty Astorino w tutejszym centrum zapewniają możliwość efektywnej nauki robotyki w małych zespołach. Robot Astorino charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością pod kątem budowy i możliwości zastosowania części zamiennych. Jego środowisko programistyczne jest dostosowane do realizacji zróżnicowanych zadań zawodowych zgodnych z podstawą programową technika robotyka. Uczniowie podczas zajęć bezpiecznie montują roboty pod opieką nauczyciela, a następnie programują je samodzielnie lub ze wsparciem dydaktyków, ucząc się rozwiązywania problemów typowych dla pracy technika czy inżyniera. Dzięki Astorino jako uczeń jestem w stanie poznać budowę i konstrukcję robota, jak i zdobyć umiejętności programowania. Roboty Astorino produkuje i dostarcza polska firma Astor, która posiada dedykowaną ofertę dla sektora szkół i uczelni technicznych. Astor jako firma technologiczna wspiera szkoły średnie oraz uczelnie wyższe, tworząc sieć placówek patronackich. Dzięki temu szkoły oraz uczelnie mogą wypożyczyć potrzebny sprzęt do prowadzenia zajęć, bądź zorganizować wizytę w jednym z dwóch krakowskich showroomów, gdzie uczniowie bądź studenci mogą zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami zrobotyzowanymi. Kilka czynników decyduje o sukcesie placówki edukacyjnej zajmującej się kształceniem zawodowym młodzieży oraz osób dorosłych. Przede wszystkim trzeba chcieć to robić.
Po drugie, trzeba mieć dobrze przygotowaną kadrę nauczycieli. Nauczycieli, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje. Po trzecie, trzeba mieć dobrze rozwiniętą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mam tu na myśli mieleckie zakłady pracy. I dopiero na końcu wymieniam bazę dydaktyczną, bo jeśli te poprzednie warunki są spełnione, to warto w nią zainwestować, aby kształcenie zawodowe było naprawdę bardzo nowoczesne. Myślę sobie, że zgodnie z potrzebami przemysłu 4.0.